Nowa miejscówka Eminema, nowy mityczny przedmiot oraz największy safe na mapie już jest. I właśnie w tym odcinku pokażę wam wszystkie zmiany w dzisiejszej aktualizacji. Ale widzowie, zanim przejdziemy do odcinka, mam coś dla was przyszykowane. W dzisiejszym odcinku możecie zgarnąć właśnie skina Eminema, ale żeby go zgarnąć, wykonajcie te trzy kroki. Po pierwsze, zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem, zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem i napiszcie w komentarzu swój nick z gry. Pamiętajcie, że wszystko będzie sprawdzane i w dodatku sprawdźcie, czy nie wygasł wam mój kod Rafa to ja w sklepie. Wyniki oczywiście znajdziecie na Discordzie. Link w opisie. Widzowie, jeszcze na samym wstępie chciałem was zaprosić na moją mapę Skywarsów. Słuchajcie, jak możecie zobaczyć, jest tutaj naprawdę bardzo duża aktualizacja, jeśli chodzi o system prezentów, jeśli chodzi o system supermocy. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo zabawy i słuchajcie, przez godzinę po tym odcinku ja będę grał na tej mapie, więc jeśli chcecie zagrać ze mną, jeśli oczywiście uda wam się na mnie trafić, no to będziecie mogli zagrać na tej mapie. Kod do mapy widzicie albo na górze ekranu, albo dokładnie w opisie. I słuchajcie, zawsze jak wchodzą jakieś nowe rzeczy na świat kreatywny, no bo jak wiecie, czasem coś wchodzi na Battle Royale, ale finalnie to nie dostaje się na kreatywny. Także to, co mogę, dodaję dokładnie w to miejsce przy supli dropach, więc jak tylko wychodzą jakieś nowe przedmioty, to te, które się da dodać, dodaję dokładnie w to miejsce. Więc ja was zapraszam na tą mapę, a teraz zaczynajmy. A więc widzę, jak możecie zobaczyć, my już jesteśmy w grze i sprawa wygląda w ten sposób. Do gry trafiła nowa lokacja i jak widzicie, pierwsze co tutaj mamy, to oczywiście mamy napis Eminem na tej górze. Po drugie mamy jego logo, ale co najważniejsze, mamy nową grotę. Słuchajcie, jest to grota w nowej wersji. No niestety nie mamy tutaj Brutusa, ale mamy tutaj nowego bossa Eminema. Ale do gry nie wróciło tylko i wyłącznie to, ponieważ wrócił nawet ten mały budynek. I słuchajcie, jak będziecie tutaj lecieć, no to mam dla was kilka tipów. Po pierwsze, miejcie leczenie i przebierajcie się w budce, to jest najważniejsze. Eminem trafia bardzo dobrze, przynajmniej mnie trafił bardzo dobrze, więc ja tutaj sobie pierwsze co zrobię, to się uleczę, także wejdźmy sobie, otwórzmy sobie tą skrzynkę. Mam nadzieję, że z tych skrzynek już lecą dużo lepsze rzeczy i z tego co widzę, nie pamiętam, czy tutaj leciała pompa z tego, ogólnie czy z tego leciały jakieś przedmioty. Z tego co pamiętam, to te skrzynie były, no szczerze, lekko słabe, ale nie wiem, czy to zostało zmienione, więc napiszcie mi wy w komentarzu. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że tu na dole mamy miejscówkę Eminema i co ciekawe, zobaczcie na to, zaraz pooglądamy wszystko, co zostało tutaj zmienione, no bo nie wiem, czy pamiętacie, a w sumie tutaj mamy beczki, więc z tymi beczkami się uleczmy oczywiście i otwórzmy sobie jeszcze kilka skrzynek, żeby mieć w razie czego dużo leczenia, dużo wszystkiego. No i widzowie, pamiętajcie, że jeśli jakieś bronie nowe zostaje dodane, jeśli da się je dać do świata kreatywnego, to oczywiście znajdziecie je na mojej mapie, tak jak mówiłem wam to wcześniej. Także słuchajcie, jeśli coś będzie, wbijajcie na mapkę. No i teraz tak, ja skasuję sobie wszystkich pomocników, bo oni jak mi się wcześniej zlecieli, bo to jest moje drugie podejście, no to skasowali mnie dosłownie w chwilę, więc ja sobie ich wszystkich kasuję i pozbieram sobie prawie troszeczkę amunicji. Aha, dobra, już mamy tutaj Eminema. No jak widzicie, już nie mam połowy życia i on jeszcze ma... Ej, co tu się dzieje? Tu jest zadyma, więc uważajcie na siebie. W sumie to mam... W sumie, no właśnie, no nie trafiłem, ale słuchajcie, no kasujemy go. Oczywiście, chociaż nie ma, ej, on wcale nie ma aż tak dużo. Ja myślałem, że on ma dużo więcej HP, a nie jest aż taki mocny, ale z tego minigana, no to trafia bardzo szybko i bardzo mocno. Dobra, chodź tutaj, byku. Okej, 118 i widzowie, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj, czekajcie, jeszcze mamy tutaj agentów, więc tych agentów sobie skośmy. Okej, mamy to, weźmy to. Mamy oczywiście jego jako naszego pomagiera. Co ciekawe, nie mam już amunicji, więc ja sobie jeszcze tu przeładuję, wykoszę tego agenta. Jeden leży i gdzieś tutaj jest jeszcze jeden, z tego co słyszę. Aha, on wchodzi sobie do lifta. Dobra, mamy ich skasowanych, więc zobaczmy, co z samym Eminemem. On... Ej, czy my naprawdę będziemy mieli teraz... Okej. Czyli będziemy mieli dwa minigany, jeśli on żyje. No to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, wejdziemy sobie teraz do nowego sejfu, do największego sejfu. Ale pierwsze co, chciałbym tutaj przetestować ten minigun. Ja oczywiście mam wyłączone bodajże, ja to jeszcze sprawdzę. Chyba mam wyłączone, żeby mi prawa autorskie nie przychodziły, dokładnie tak. Więc wy muzyki raczej nie powinniście słyszeć, ale nie wiem. Ubieram słuchawki, już to sprawdzimy. Także uwaga... Okej, czyli jak ja mam tą muzykę wyłączoną, to on nie nawija, ale u was prawdopodobnie będzie nawijał. Zobaczmy, czy to jest szybkie i czy to jest mocne. Także 3, 2, 1.
Wydaje mi się, że jest szybkie. Nie mamy tutaj jeszcze jakiegoś pomagiera, żeby go szybko wyeliminować. Oczywiście właśnie, na samej lokacji mamy tutaj właśnie restaurację. Mam spaghetti, okej, okay, także tak to wygląda i nie pamiętam, gdzie jest safe i pytanie, czy ja w ogóle zabrałem kartę, bo my mamy otworzyć największy safe w grze. Ja pamiętam, jak były wtedy FNCS, w sensie były turnieje Fortnite'owe, no to wtedy właśnie ten safe był mega, ale to mega potężny. Jeśli zostawicie pod tym odcinkiem, nie wiem, no zostawcie dużo łapek w górę, a nagram tylko i wyłącznie ten safe. Także wchodzimy do safe'u. Chyba to się szło tędy, ale widzowie, już nie pamiętam, otwórzmy... Tak, dokładnie tak. Otwórzmy sobie to wszystko, rozwalmy może jeszcze te działka, żeby tutaj nas w razie czego nic nie strollowało. I zaraz przetestujemy sobie całego minigada. Także słuchajcie, mamy kartę. Karta nam się oczywiście zużyje i otwieramy największy safe w grze. No jestem ciekaw, co tutaj będzie. Czy będą zrzuty, tak jak wcześniej? No i słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Czy tu został na przykład dodany boss? Wydaje mi się, że raczej nie, ale słuchaj... Ej, mamy nową lamę Eminema! Ja zapomniałem o tym, że jest lama Eminema! Ale dymy! Ale dymy! Ej, zapomniałem o tym, że jest lama Eminema! Dobra! Zaraz ją otworzymy. Oczywiście mamy kasę. Czy z tej kasy coś leci? Jakieś fałdolce? Dawać tu jakieś fałdolce z tego. To by było ciekawe. Oczywiście skrzynie ducha to są bodajże, tak? Zobaczmy, jedna, druga, czyli... No powiem wam, że bardzo ciekawy loot. Ej, czy tu leci tylko taka pompa? Bo jak widzieliście, ja to wcześniej otworzyłem. I też dostałem takiego shotguna, czy tu też... O dobra, no już myślałem, że tu jest tylko i wyłącznie jeden rodzaj. Jedyne, co tutaj zauważyłem, to, że jest dwa ammo pojemni... Ej, to nie jest ten safe. To nie jest ten safe, tylko pytanie, co leci z tej lamy. Bo to jest mocne. To jest naprawdę mocne. Co leci z tej lamy, widzowie? Obstawcie w komentarzu. Ja obstawiam, że bardzo dużo amunicji. Ja tą amunicję sobie jeszcze tutaj wyrzucę. Wyrzućmy całość i zobaczymy, czy nam da tą full matsów. Zobaczmy. 3, 2, 1. Ej, co ta lama da? Chyba, że nic nie da. Gorzej, jak nic nie da. Czy ona... Ej, co? To nic nie dało i... Ej, nie, no nie gadajcie, że ta lama dała... Ej, widzowie, jestem bardzo, ale to bardzo źle zaskoczony, że ta lama nic tutaj nie dała. Zobaczmy, co jeszcze mamy w skrzynce. Także tak wygląda safe. Przejdźmy jeszcze na tą miejscówkę. Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj mamy jakieś obrazy. A właśnie, tam jeszcze był obraz, nie wiem, w grocie. Zobaczmy na tą grotę. No, widzowie, nie wygra... O, to ty, może to są... Chociaż nie... Ej, tego chyba nie było. Może to są lokacje z kolejnego z rozdziału, to by było mocne, ale to są chyba lokacje, które już były w grze po prostu. Dokładnie tak, z tamtego rozdziału. Ej, to jest bardzo ciekawe. Także tak wygląda safe. Jeśli chodzi o minigana, przetestujmy jeszcze minigana na przykład na skrzyni. Ta skrzynia jest chwilę rozwalona i jest to naprawdę mega, ale to mega mocne, mega szybkie i bardzo ciekawe, ponieważ nawija muzyka tutaj. Także słuchajcie, tak wygląda cała lokacja. Dajcie znaka, czy jesteście zadowoleni z tego, co tutaj zobaczyliście. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i co widzowie, wbijajcie do gry, wbijajcie na mapę i trzymajcie się na razie. Cześć!